Na sali gimnastycznej zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 odbył się pokazowy trening Wiktorii Kolczyk, wicemistrzyni świata kadetów w formule Light Contact. Srebrny medal na mistrzostwach to ogromny sukces tak młodej zawodniczki. Cudowne ogólnie doświadczenie, wejście na tą matę, wchodzi się takim zestresowanym, jak już się wejdzie na matę, stanie naprzeciwko przeciwniczki i wszystko znika i myśli się tylko o walce. Na sali treningowej wicemistrzyni świata wraz ze swoimi kolegami demonstrowała elementy sztuki kickboxingu. Podczas treningu pokazowego burmistrz miasta Michał Majewski wręczył młodej zawodniczce bukiet kwiatów, życząc dalszych sukcesów. Jak podkreśla Bogdan Bliźniak, trener Wiktorii, droga do podium nie była usłana różami. Te mistrzostwa, że tak powiem, ten medal wygrała z kontuzją kolana. Naprawdę miała duże problemy. Tam trenerzy, jacyś rehabilitanci i tak dalej pracowali nad nią, żeby ją doprowadzić do tego. I walczyła, jak to się mówi, z bólem, zaciśniętymi zębami, no i wydaje mi się, że dowiodła swojego. Niebawem Puchar Polski. Trzymamy kciuki za naszych sportowców.